Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj unboxing paczki Jag Motors. I najprawdopodobniej będzie to szlif cylindra silnika Stomp 140. Więc odpakowujemy. Foja bąbelkowa, dobrze zapakowany, papierki. Idziemy na bok. Jakieś tam papierki. Gumka, tekturka. No i coś jest. Coś tu jest. Zawinięte. Streczu. Pokój grusza odczuć. No i dobra. Tłok, takie coś. Stworzeń 15. I cylinder. Cylinder tak wygląda. 40 cm sześciennych oczywiście, bo to 50 będzie wiadomo, nie? W środku bym wam wiedział tylko jak to złapię. Nie no, ogólnie szlif fajnie zrobiony jest. I co? Tłok. Tłok wchodzi dobrze, luźno. To jest tłok, już mam mówię. 57,4 mm od 150. No, stworzeń na 15. I pierścienie. Sprawdzimy sobie, czy pierścienie są dobre. Czyli pierwszy pierścionek sobie sprawdzimy. Podam tutaj. Tłokiem na równo dociskamy. I prawie powinien się stykać. Nie pamiętam jaka tam przerwa powinna być, ale jak widzicie na filmie jest dobrze. Drugi pierścionek uszczelniający, zgarniający. Tłokiem na równo dociskamy i też widać, że jest dobry. Olejowik już nie będę sprawdzał, więc pierścienia są dobre, szlif jest dobry. Cenowo jak to wyszło? Za szlif cylindra zapłaciłem 60 zł plus przesyłka 40, plus przesyłka 14, sorry. Szlif został zrobiony z 56 mm na 57,4 czy tam 57,5, zależy jak sobie oni tam dopasowali. Mam nadzieję, że to fajnie powinno chodzić wszystko. I co? Pod cylinder zostanie dorobiona podkładka o grubości 3,2 mm. Tutaj. Bo taki mam stok tłoka. I po wyliczeniu tego cylindra, tej pojemności, po wyliczeniu ze średnicy tłoka i ze skoku, pojemność będzie się wahać gdzieś około od 150 do 160 cm sześciennych, tak gdzieś mniej więcej 155. Ile to będzie mieć koni, to jeszcze nie wiem, to się zobaczy potem. Dobra, kończę. Potem może w następnym odcinku może coś nagram ze składania tego silnika właśnie, albo co dalej będę opowiadał. Jeżeli się filmik podobał, daj łapę w górę, subskrybuj kanał, komentuj oczywiście, zapraszam na Facebooka, tam są różne zdjęcia.
z garażu, z remontów. No i to, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.